Dyrektor Artystyczny Filharmonii Łódzkiej Paweł Przytocki jako pierwszy polski dyrygent poprowadził koncert inaugurujący Międzynarodowy Konkurs Mistrzowski Imienia Artura Rubinsteina w Tel Avivie. Ten prestiżowy konkurs organizowany jest od 1974 roku przez The Arthur Rubinstein International Music Society i składa się z trzech etapów, w czasie których uczestnicy grają recitale i koncerty. W 2017 roku pierwszą nagrodę zdobył w nim polski pianista Szymon Neryn. W tegorocznym konkursie, który potrwa do 1 kwietnia startuje 33 pianistów, w tym jeden Polak Jakub Kuszlik, laureat czwartej nagrody ostatniego międzynarodowego konkursu pianistycznego imienia. Fryderyka Chopina oraz nagrody Polskiego Radia za najlepsze wykonanie mazurków. Przypomnę, że program C7 koncertu inauguracyjnego wiąże się ze 150 rocznicą urodzin i 80 rocznicą śmierci Siergieja Rachmaninowa. Sam Artur Rubinstein wykonywał bardzo często utwory tego kompozytora na całym świecie. Maestro Przytocki zwrócił też uwagę, że po wybuchu rewolucji październikowej i zniszczeniu rodzinnej posiadłości Rachmaninów opuścił Rosję na zawsze. Zdobywając uznanie i występując jako pianista na scenach europejskich i amerykańskich. Należy dodać, że w stalinowskiej Rosji był zapis na Rachmaninowa, a jego muzyka była zakazana. Dzięki za oglądanie. polub i zasubskrybuj, aby pomóc w rozwoju naszego kanału.